Siemano moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnych mototestach. Dzisiaj przetestujemy sobie nawigację Navitel E500, no i zobaczymy, czy jest ona warta zakupu i jak się spisuje, tak więc zapraszam do oglądania. Navitel E500 to tania nawigacja od Navitela, która spełnia wszystkie funkcje nawigacyjne. Przód, jak i tył urządzenia został wykonany z szarego, matowego tworzywa, które jest dobrej jakości i jednocześnie nie odbija promieni słonecznych, co jest dużym plusem. Pasowanie obudowy nawigacji E500 jest wykonane na dobrym poziomie. Plastiki ładnie do siebie przylegają i nie trzeszczą. Z tyłu urządzenia został wkomponowany głośnik o czystym tonie dźwięku. Z tyłu dodano również przycisk reset. Na lewej krawędzi umieszczono złącze mini jack do podłączenia np. słuchawek, ale i również kabla typu jack-jack. Po podłączeniu kabla jack-jack do nawigacji i drugiej strony do portu AUX w samochodzie, dźwięk z nawigacji będzie słyszalny w głośnikach samochodowych. Trochę niżej znajduje się slot na karty SD do pojemności 32 GB, czyli całkiem dużo. Poniżej slotu znajduje się gniazdo mini USB typu B do podłączenia ładowarki samochodowej czy kabla USB. Z przodu urządzenia dodano 5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 480x272 piksele. Nie jest to zbyt duża rozdzielczość, ale dla osoby, która nie wymaga super jakości HD, spokojnie wystarczy. Z przodu urządzenia dodano również diodę statusu. Pamięć wbudowana w nawigację wynosi 8 GB i nie jest to wcale tak mało. Procesor, jaki napędza nawigację, to Cortex A7 o taktowaniu 800 MHz. Procesor spisuje się dobrze, a całe urządzenie podczas testów nie zawiesiło się. W zestawie otrzymamy nawigację Navitel E500, ładowarkę samochodową z dość długim przewodem, która standardowo może pracować na 12, jak i 24 V. Otrzymamy również kabel USB, dwuczęściowy uchwyt z przystawką na szybę i wygląda na to, że uchwyt Navitela został poprawiony, bowiem zastosowano nieco inne mocowanie przystawki, a w samej przystawce maksymalnie wyeliminowano ilość połączeń, co pozwala na stabilne zamocowanie nawigacji. W uchwycie znajduje się również rysik do obsługi nawigacji. Ponadto w zestawie otrzymamy instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną oraz pokrowiec na nawigację. Jeśli chodzi o parametry wewnętrzne, nie będziemy ich omawiać, ponieważ na kanale widnieje kilka recenzji firmy Navitel z tą właśnie mapą. Ogromnym plusem jest to, że w cenie 300 zł otrzymujemy pełną mapę Europy, Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Kazachstanu z dożywotnią aktualizacją. System operacyjny zastosowany w Navitel E500 to Windows CE w wersji 6.0. Ponadto w nawigacji znajduje się asystent pasa ruchu i widok skrzyżowań w 3D. Urządzenie we właściwym momencie wskazuje pas ruchu, którym należy się poruszać, żeby nie zboczyć z trasy lub sprawnie pokonać duże skrzyżowanie. Ta funkcja najlepiej sprawdza się w dużych, nieznanych miastach lub na autostradzie. Wbudowany w nawigację tryb ciężarowy bierze pod uwagę wysokość wiaduktów, tuneli czy ograniczenia skrętu. Nawigacja Navitel E500 posiada wbudowany tryb ciężarowy dla mapy Polski. Fotoradary potrafią uprzykrzyć życie. Dzięki wbudowanej bazie fotoradarów nie dostaniesz najdroższego zdjęcia w swoim życiu, a dzięki rozbudowanej bazie POI znajdziesz każdy interesujący Cię punkt. Jeśli chodzi o samo nawigowanie, nawigacja spisuje się dobrze. Nawigowanie jest precyzyjne i szczegółowe. W przypadku, kiedy zboczymy z trasy, nawigacja automatycznie przeliczy nową trasę w około 6 sekund. Myślę, że takich funkcji jak ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości i wiele innych nie trzeba omawiać, bo wydaje się to oczywiste. No i co moi drodzy, zatem czy warto sobie zakupić nawigację Navitel E500? Myślę, że jest to całkiem sensowna nawigacja o dosyć ciekawym wyglądzie. Tania, a to ważne. Zauważcie, że wszystkie produkty Navitela są tanie, a tak naprawdę jakościowo nie odbiegają od konkurencyjnych firm. Poza tym posiada wbudowany tryb ciężarowy, kilka różnych możliwości wyboru tego, czym się poruszamy, ograniczenia prędkości, bazę fotoradarów. Jeśli chodzi o wady, poza tym, że ekran ma troszeczkę małą rozdzielczość, nie doszukałem się totalnie żadnej wady tego produktu. Podczas jazdy chodzi płynnie, nie zawiesza się, nie gubi zasięgu ani sygnału GPS. Dodatkowo dzięki poprawionemu i ergonomicznemu uchwytowi z przystawką na szybę nawigacja bardziej stabilnie trzyma się na szybie, tak więc cóż, polecam śmiało ten produkt i moim zdaniem warto zakupić właśnie tą nawigację.